Robert miał za zadanie znaleźć punkty przegięcia funkcji G od x równej pierwiastek trzeciego stopnia z x. Oto jego rozwiązanie. No i tutaj jest rozwiązanie w trzech krokach, i pytanie dla nas: Czy Robert rozwiązał zadanie poprawnie? Jeżeli nie, to jaki popełnił błąd? Wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie zastanowić się nad odpowiedzią na to pytanie. No dobra, no to teraz przejdziemy przez to razem. No to popatrzmy, co tutaj się dzieje. Mamy funkcję G od x która jest dana takim wzorem. Do różniczkowania wygodnie jest zapisać to w postaci x do potęgi 1 trzecia. I teraz łatwo się to różniczkuje, no więc zobaczmy, czy to jest dobrze pochodna obliczona. No, mamy tutaj 1 trzecią, no to ta 1 trzecia, no to właśnie ten wykładnik, razy x do potęgi minus 2 trzecie, czyli od 1 trzeciej odejmujemy 1, dostajemy minus 2 trzecie, widać, że to jest dobrze obliczona pierwsza pochodna. No, i teraz jak liczymy drugą pochodną, no to bierzemy ten wykładnik, mnożymy znowu przed, yy, przez ten słóżnik 1 trzecia, czyli mamy 1 trzecia razy minus 2 trzecie to jest minus 2 dziewiąte, to się zgadza. I teraz od, 2 od minus 2 trzecich odejmujemy 1, mamy minus 5 trzecich, to też się zgadza, czyli druga pochodna jest obliczona dobrze. No i tutaj jeszcze to jest przekształcone do takiej innej postaci. Tutaj jest minus w wykładniku, czyli x ląduje nam w mianowniku. No, i mamy w liczniku 5, czyli x jest do 5, w mianowniku 3, czyli piersek trzeciego stopnia, to jest dobrze. Czyli widać, że to też jest tutaj dobrze obliczone, czyli do całego pierwszego kroku nie mamy żadnych zastrzeżeń, wszystko jest ok. Popatrzmy na krok drugi. Równanie druga pochodna od x równa się 0, nie ma rozwiązań. No to popatrzmy na tę drugą pochodną. Rzeczywiście, jeżeli przyrównamy to do 0, to żeby taki ułamek był równy 0, to licznik musiałby być równy 0. No ale licznik jest stały, jest po prostu zawsze równy 2. Więc rzeczywiście to równanie nie ma nigdy rozwiązań. Druga pochodna nigdy nie przyjmuje wartości 0, czyli krok drugi jest poprawny. No i wreszcie mamy krok trzeci. G nie ma żadnych punktów przegięcia. Taki wniosek tutaj Robert wyciągnął. No i tutaj to wnioskowanie jest w oczywisty sposób błędne, dlatego że rzeczywiście jest tak, że punkt przegięcia może być w takim miejscu, gdzie druga pochodna przyjmuje wartość 0. Po pierwsze, nawet jeżeli druga pochodna jest równa 0, to to jeszcze nie musi być punkt przegięcia to jest na razie punkt podejrzany o to, że będzie punktem przegięcia ale to nie są jedyne punkty, bo może być też tak, że punkt przegięcia jest w takim miejscu, gdzie druga pochodna jest nieokreślona. I tutaj właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że nasza druga pochodna jest w pewnym punkcie nieokreślona. Jaki to jest punkt? No, jest nieokreślona w x równym 0. Nie może być 0 w mianowniku. Nie da się obliczyć wartości w zerze drugiej pochodnej. Sama funkcja w zerze jest dobrze określona, ale druga pochodna nie jest określona. Zresztą pierwsza też już jest nieokreślona. No więc tutaj mamy w x równym 0. x równe 0 to jest punkt krytyczny. czyli taki, który jest podejrzany o to, że tam może być punkt krytyczny drugiej pochodnej. Podejrzany o tym, że tam może być punkt przegięcia. Więc to jest taka ogólna prawidłowość, że punkty krytyczne drugiej pochodnej, no to są te, w których druga pochodna się zeruje oraz te, w których jest nieokreślona. I tutaj błąd, który popełnił Robert, po polega właśnie na tym, że nie uwzględnił tego drugiego rodzaju punktów krytycznych. Sprawdził tylko te, szukał tylko tych, w których druga pochodna się zeruje. No dobrze, no to teraz musimy sprawdzić, czy ten punkt podejrzany, bo na razie on jest tylko podejrzany, czy jest rzeczywiście punktem przegięcia. No to trzeba sprawdzić, czy w tym punkcie druga pochodna zmienia znak. To tutaj sobie zrobimy taką, taką tabelkę. O, Zrobimy sobie taką tabelkę. Tutaj będziemy mieli tak, przedziały. Ten punkt rozdziela nam dziedzinę funkcji na dwa przedziały od minus nieskończoności do zera i od zera do nieskończoności. Następnie tutaj weźmiemy sobie jakieś testowe wartości. Testowe wartości. Na przykład sprawdzimy wartość w punkcie jakimś w jednym przedziale. Weźmy na przykład minus -1 i w tym drugim przedziale weźmy sobie na przykład jedynkę. Wiemy, że jedyny punkt krytyczny, czyli jedyny taki, w którym w ogóle może zmieniać znak druga pochodna, to jest x równe 0, czyli w całym tym przedziale od minus i do 0, ta druga pochodna już nie może zmieniać znaku, bo jest tutaj dobrze określona i ciągła, nie ma miejsc zerowych ani żadnych innych punktów krytycznych. Czyli jak sprawdzimy wartość w jednym punkcie i określimy jej znak, czyli tutaj sobie wpiszemy znak drugiej pochodnej, to wiemy, że on jest taki sam w całym tym przedziale. No i tutaj wtedy wywnioskujemy, jaki jest rodzaj wypukłości tej funkcji, wypukłość. To sprawdźmy w minus 1, co jaki jest znak. Jak wstawimy za x minus 1, no to mamy minus 1 do piątej to jest minus 1. trzeciego stopnia z minus 1 to jest minus 1, czyli mamy minus przed wszystkim i minus 2 dziewiąte, dwa minusy dadzą nam plus, czyli znak jest dodatni. Wartość tego pierwiastka jest ujemna z liczby ujemnej, no i widzimy, że rzeczywiście nie, nie tylko dla minus jedynki, dla dowolnej liczby ujemnej tutaj będziemy mieli ujemną wartość tego pierwiastka. Ten minus przez wszystkim sprawia, że, że ostatecznie wartość jest dodatnia. No i teraz jak wstawimy tutaj jedynkę, no to łatwo obliczymy, że pierwiastek trzeciego stopnia z 1 do 5 to jest po prostu 1, znak jest minus, no i tak samo będzie dla każdej dodatniej liczby. Wartość tej drugiej pochodnej będzie ujemna. Czyli widzimy, że rzeczywiście jest tak, że druga pochodna zmienia znak w zerze z dodatniej na ujemną. Jak druga pochodna jest dodatnia, no to tu możemy sobie narysować to w symboliczny sposób, to funkcja jest wypukła, czyli ma, ma tego typu kształt. Jak druga pochodna jest ujemna, to funkcja jest wklęsła, ma tego typu kształt. No więc widzimy, że tak jak powiedziałem, Druga pochodna zmienia znak, zmienia znak w x równym 0. No sama funkcja w x równym 0 jest, jest określona, czyli ten punkt X równe 0 jest punktem przegięcia. Jest punktem przegięcia. Jak ktoś wie, jak wygląda Wykres funkcji pierwiastek trzeciego stopnia z x. No to wie, że w x równym 0 mamy przegięcie tego wykresu. Wiadomo, jak to wygląda.